Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Dzień dobry, witam Was, kochani, w ten piątkowy poranek 14 kwietnia i jak to mamy w zwyczaju, w codzienniku, witam Was słowami z przewodnika z Biblią na co dzień. Pierwszy werset to Księga Jeremiasza, 23 rozdział, 5 wers. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Drugi werset, list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 15 wers. Chrystus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I jeszcze cytat, słowo Leopolda Staffa. Zmartwychwstań Jezu w sercu moim, skróż kamień grzechu, co w nim tkwi. Zamiast grobowych, czarnych cieni, niech Twoje światło we mnie śni. Kochani, tuż po świętach Zmartwychwstania Pańskiego otrzymujemy werset, czytamy w liście do Hebrajczyków o wyzwoleniu z nas z niedoli, o wyzwoleniu nas z niewoli i ze śmierci. Mamy jeszcze w pamięci okres Wielkiego Tygodnia, okres zadumy, powagi, zastanawiania się nad przemijaniem śmiercią. Mamy też ciągle w pamięci, żyjemy w tym czasie wielkiej radości ze zmartwychwstania. Dziś w mojej głowie, czy po przeczytaniu tych tekstów, pojawia się kilka pytań, którymi chciałem się z Wami podzielić i do których zadania chciałem Was też zachęcić, żebyście zadali je sobie sami albo żebyście poszukali może podobnych pytań, które pojawiają się w Waszych głowach. Co mnie w życiu zniewala? To mogą być różne rzeczy. Nałogi, pokusy, przeróżne sprawy i rzeczy. Wszystko to, co sprawia, że moja wolność jest ograniczona. Może to być także lęk przed śmiercią, lęk przed przyszłością, przed tym, co będzie, przed tym, jak będzie. Co mnie w życiu zniewala? I drugie pytanie dotyczące być może, czy zawierające w sobie być może odpowiedź na to pierwsze pytanie. Czy wierzę w zmartwychwstanie? Tak naprawdę. Tak głęboko. W taki sposób, że rzeczywiście ta wiara w zmartwychwstanie zmienia moje spojrzenie na śmierć, na przemijanie, na ten ziemski koniec tutaj na świecie, w tym życiu, które mamy. To wbrew pozorom nie są łatwe pytania. Jeśli spróbujemy szczerze poszukać odpowiedzi w sobie na te pytania, to są one trudne, mogą być wyzwaniem. Bóg chce nas uwolnić z niewoli lęku przed śmiercią. Bóg chce nas uwolnić od tych wszystkich pytań, które pojawiają się w związku z odchodzeniem
powiedzmy sobie, z tego świata. Ale jednocześnie Bóg przekazuje nam w Jezusie Chrystusie w wydarzeniach z Golgoty i późniejszych, gdy zmartwychwstanie stało się faktem, Bóg przekazuje nam pokój, Bóg przekazuje nam inną, zupełnie inną perspektywę. Módlmy się o wiarę w zmartwychwstanie. Módlmy się do Boga o to, by dał nam dar wiary w zmartwychwstanie. Niech wiara w zmartwychwstanie, w życie wieczne z Bogiem, będzie nie tyle tanim pocieszeniem, co sensem, głębokim sensem naszego życia. Odpowiedzią, głęboką, prawdziwą odpowiedzią na każde obawy związane z tym, co będzie później. Życzę wam, kochani, i modlę się o dar wiary w zmartwychwstanie dla was wszystkich. I proszę was o taką samą modlitwę. Niech Bóg będzie z wami. Amen.